Gdzie te uśmiechy? Czemu na mnie machają? Nie było miłego powitania. Orety. Bałyśmy się, że auto się popsuło. Kiepski olej był. Mieliśmy bardzo trudną rozmowę. I... Mamy sobie pójść? I była to inna randka niż z wami. Taka... bardzo emocjonująca. Jak nie chcesz mówić, to nie... No wiesz, nic nie... To wasza własna osobista sprawa przecież. Przynieś coś do picia? Paweł? Za duże emocje mam w sobie. Chcecie coś do picia? Dobra. A wody nie chcesz, ani suku? Dobra, przyjdę. Na pewno. Szklaneczkę. Nie, dobrze. Tak jakbyś sam chciał być potraktowany. Ja nie mogę słowa wydobyć z siebie. Nie mogę z siebie słowa wydobyć żadnego nawet. Chyba, że ciepłe chcecie. Żartowałam. Jakbyś chciał, to ja mogę, ale to nie jest dobry pomysł. Co? Muszę się napić czegoś. A chcesz ciepłego? Nie, no dobra, muszę to z siebie wydobyć. No. Chciałbym program kontynuować z Martą. I... Was bardzo lubię, naprawdę. Ale takie emocje się pojawiły tutaj właśnie do Marty, co nie? Mhm. I jeżeli chcecie, możecie zostać. Tylko musicie być tego świadome, co nie? Ale właśnie super, że nam to powiedzieliście, tak. Bo my akurat na to liczyłyśmy, tak? Tak o to nam chodziło. No. I... Więc jakby bardzo fajnie. Ja, ale to dlaczego wy się nie cieszycie? Bo my za dużo emocji jakichś dziwnych. Ja się akurat cieszę, że tak wyszło, że takie decyzje są podjęte. Kamień serca, no. Plus, super. Bardzo fajnie. Paweł bardzo to przeżywał, ale widać, że kiedy my zareagowaliśmy tak, jak zareagowaliśmy z Natalią, że przyjęłyśmy to dobrze, że też go utwierdziłyśmy, że dobrą decyzję zrobił, to z niego zeszło powietrze. No widzisz, już teraz mamy wszystko jasne, także myślę, że się lepiej poczujesz tutaj. No. Wyczułyście, że są jakieś fluidy bardziej bądź mniej do mnie, czy tam do was? Tak. W sensie wy to widziałyście? Trochę do ciebie. Dla mnie kamień serca, bo między nami naprawdę było tylko takie relacje czysto koleżeńskie. Ale super, no ja się cieszę. Tak, jeżeli mogę cię... Ała. To jest ja naprawdę ekstra. Gratuluję. To wszystko, co tak mi się działo w głowie i sercu, to tak nagle się uspokoiło, nie? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.